Wirek w kolejnym programie. Cześć Sebastian. Rozmawialiśmy parę razy, zadawałeś mi pytania, bo widziałeś moje filmiki na internecie sprzed miesiąca, czy tam półtora miesiąca, dotyczące Marcina Roli. Znaczy chcesz powiedzieć o roli w mediach. Roli Marcina Roli w mediach i w Realu 24 w tych mediach, tak. Te filmiki, ja tam przedstawiałem, że Marcin dopuścił się pewnych nadużyć, zadałem mu pytania. Rozsyłałem też materiał do różnych dziennikarzy i z tej lewej niby strony, i z tej prawej strony, do wszystkich właściwie mediów, łącznie z TVP Info, TVP24, Polsat, do gazet de facto. I zgłosili się nawet dziennikarze do mnie, jak pani Burdzy na przykład z Fakto, która miała wyjaśnić sprawę tego. Oczywiście jest cisza do tej pory. Miałem o to zapytać. Tak, tak, jest cisza do tej pory. I ja po to zrobiłem, nie po to, Marcin, pozdrawiam cię jako człowieka, czy pozdrawiam jako mojego znajomego. Tylko dlatego, bo jeżeli chodzi o tą drugą stronę, twoją działalność dziennikarską i w ogóle działalność, to właśnie ja chciałem tutaj w związku z zainteresowaniem Mirka opowiedzieć pokrótce twoją historię i co uważam, że co robisz i co robisz rzeczywiście, bo to są fakty, tak? Pewne. Zadałeś Marcinowi Roli kilka pytań, nieprawda? Tak, zadałem Marcinowi kilka pytań i zadałem też, ponieważ startował Marcin z list Kukiza 15, do Pawła Kukiza w tym programie pytanie. A dostałeś odpowiedzi? Ja nie dostałem odpowiedzi. Nie dostałem ani odpowiedzi od Pawła Kukiza, ani od Marcina Roli, nawet żeby coś się ustosunkował się cokolwiek w swoich programach, przecież jest codziennie tam, tak? Nie dostałem też odpowiedzi z mediów, które poinformowałem. I widać, to już po tym widać, bo to ja zrobiłem tak sondażowo właśnie, żeby pokazać całej Polsce, ale także i Polonii za granicą, jaka jest rola Marcina Roli i w Realu 24. Bowiem gdyby ta rola była rzeczywiście taka, jak jest, to wszystkie te media mainstreamowe, które tak niby Marcin Rola zwalcza, jest takim patriotem i tak dalej, w niego by uderzyły, bo miał okazję. Bo jest corpus delicti, tak? Jest corpus delicti, są przelewy, gdzie Marcin popełnił przestępstwo po prostu. Zbierał pieniądze na wybory samorządowe, z których startował, z listy Kukiza w Warszawie, na swoje konto prywatne, bo jest to, są to zupełnie inne numery kont, ja zresztą to w filmiku pokazywałem. Tu mam swój przelew na przykład na konto prywatne Marcina. Tu podawałem to konto 24, to jest 1140, końcówka 0440. A tu zupełnie mam konto Komitetu Wyborczego Kukiz 15, jest zupełnie inny. To znaczy się, że przelałeś pieniądze na jego prywatne konto? Tak, myśląc, że przelewam pieniądze na konto Komitetu Wyborczego i na wybory, tak? Marcin Rola poza tym zbierał pieniądze za swoje programy. Po prostu nie miał działalności gospodarczej, nakręcał program w sprawie mojego synka, między innymi program zmanipulowany całkowicie, jak się później okazało, gdzie też wziął pieniądze. Wziął pieniądze za nakręcenie programu od Karola Krysińskiego w sprawie... No to poczekaj, bo to dodajmy jeszcze, że założyłeś Stowarzyszenie Narodowy Front Ojców, tak, tak. Którego jesteś prezesem. Tak. I co tam robisz ty? Żeby nie było, bo teraz wspomniałeś o swoim synku, ale no widzowie nie wiedzą w większości wypadków, tak, o co tutaj chodzi ze sobą. To tak pokrótce tylko. To znaczy pokrótce, no to sprawa była głośna, bo to była sprawa głośnego Szajtolertu, gdzie ja za to, że kocham swoje dziecko, wystąpiłem w jego obronie, bo było dziecko bite, na to są dowody, przez matkę, dochodziło do znęcania, nie tylko przez matkę, ale można powiedzieć, że przy współudziale za wiedzą kuratorów, policji radomskiej, prokuratury, MOPS-u, sądów. Mnie do tego stopnia po prostu doprowadzono, że takie bezprawie panuje w tym kraju, że mnie uniemożliwiono nawet obronę syna przed przemocą. Takie bezprawie. A gdy wziąłem zgodnie z prawem dziecko pod opiekę, bo chciałem go bronić przed przemocą, chciałem zrobić badania lekarskie, chciałem przedstawić dowody, że dziecko było bite, badania psychologiczne, zamknięto mnie do więzienia na 3 miesiące. To znaczy, wszczęto szajtalet bezprawny, wydano 18 milionów państwowych pieniędzy. I bezprawnie, bo miałem pełną władzę rodzicielską, pełne prawa, przede wszystkim występowałem, działałem w sprawie z
no, w obronie koniecznej, można powiedzieć, dziecka, jako ojciec, jako rodzic, to mi uniemożliwiono. Tak działa polskie państwo, tak działa wymiar sprawiedliwości w Radomiu. I ta sprawa doprowadziła Cię do Marcina Roli. Tak, ta sprawa mnie doprowadziła do Marcina Roli. W 2015 roku na wiosnę się poznaliśmy, później mieliśmy jeszcze wielokrotnie kontakt. Mam całą korespondencję z Marcinem odnośnie też tych przelewów, na co mam przelewać. Wiem, że od innych ludzi zbierał też pieniądze, między innymi właśnie na te wybory. Ale o co chodzi tutaj z Marcinem Rolą? Chciałem pokazać właśnie, że Marcin Rola nie spełnia tej roli, do której się predysponuje po prostu. Że jest patriotą, że jest to medium, które po prostu niby mówi o dobrych rzeczach. Tak, 85% rzeczy, o których Marcin mówi, jest okej. Okay. Ale to jest taki po prostu kolejny wentyl, jakim był na początku na przykład Michnik i Gazeta Wyborcza, później Gazeta Polska i Sakiewicz, tak? Teraz jest Marcin Rola. Medium opiniotwórcze się robi, internetowe. Dużo młodych ludzi tam jest, którym mąci w głowach. I w odpowiedniej chwili przez rządzących, przez służby, przez tych, którzy nami zarządzają, zostanie wykorzystany. Tak jak będzie ważny temat, to już jego opinia w tej sprawie będzie inna. I ludzie będą, nie będą wiedzieli, co robić, ale Marcin Rola jest opiniotwórczy, taki patriota, tak? Więc będą słuchać Marcina Roli, tak? 2-3 programy wystarczy, że zostaną nakręcone jakieś w odpowiedniej sprawie, która będzie miała być tak poprowadzona w takim kierunku, jak chcą rządzący. I wtedy Marcin Rola zostanie wykorzystany, ten jego problem. Teraz ma pozwolenie na to, żeby gadać o Żydach, o innych rzeczach, po prostu tutaj, że niby jak to, jakie to jest bezprawie w Polsce, jakie to jest, jakie to są rządy, można powiedzieć, też nie do końca polskie, tak? Ale on występuje w tej samej drużynie, uwierzcie mi, bo to pokazuje po prostu ten taki krótki test, że... Ty masz jakiś schemat. Tak, to mam schemat też, kto, z kim Marcin Rola po prostu jak gdyby... Tu należy sięgnąć na przykład do osoby Agnieszki Borowskiej. Ja zaraz pokażę też, kto to jest Agnieszka Borowska. Agnieszka Borowska to jest ta pani, to jest wieloletni redaktor TVP. Obecnie jest w TV Republika, z TVP do Telewizji Republika. Od wielu lat w TVP była, to było od początku lat 2000. Szereg różnych dziwnych fundacji. Sprawdziłem to, była ona między innymi tam autorką wielu programów, tak jak nawet to jest w jej takim CV tutaj na internecie, tak? Wielu kampanii medialnych i między innymi prezesem fundacji Media Evolution. To jest fundacja, z którą jest połączona według mojego państwa tą całą tą pajęczynkę taką ciekawą bardzo, bo z tą fundacją jest połączonych wiele, wiele różnych innych fundacji, sięgających między innymi do Azji. To jest fundacja South Asia Chamber of Commerce, czy fundacja na przykład Crime Media London w Londynie. To są wszystko nazwiska powiązane z panią Borowską, polskie nazwiska oczywiście. A pani Borowska jest bezpośrednio powiązana? No jest powiązana, ja tak uważam, że najprawdopodobniej tutaj cały to studio Realu 24, które jest w ogóle, można powiedzieć, nie neguje Telewizji Republika, tylko jest bardzo blisko związane, gdzie jest pani Borowska teraz, tak, w telewizji, to jest TVP do Telewizji Republika, pani Agnieszka Borowska, jest TVP Republika, jest powiązana z Marcinem Rolą. Ale o czym jeszcze chciałem powiedzieć, tu na przykład jest Fundacja Media Evolution, gdzie w tej fundacji są takie osoby jak Włodzimierz Wolski, który jest nadzorcą tej fundacji. Jest pani Sylwia Witkowska, żona prezydenta Witkowskiego, obecnego z ramienia PO tutaj, i która pracuje u pana Włodzimierza Wolskiego w UIK-u jako psycholog, i oni są nadzorcą tej fundacji pani Borowskiej. Pani Borowska, Agnieszka Borowska, zrobiła straszną po prostu robotę, zniszczyła medialnie mnie, a pośrednio moje dziecko, po prostu przeszyczaj talerto, gdzie mnie oczerniała i tak dalej, poprzez program Top Kryminał, gdzie wszystkie materiały, ten program został zlikwidowany internetowy, Top Kryminał, nie ma tego programu. W momencie, gdy wyszedłem z aresztu, ten program zniknął. Powiedz jeszcze o tych stowarzyszeniach, w których znajduje się pan Wolski, tak, bezpośrednio, które zajmują się właśnie dziećmi i mają bezpośredni kontakt z tym wszystkim, że potrafią opiniować dokładnie wszystko, co się wokół jakiegoś dziecka dzieje. Tak, pan Wolski na przykład, to jest OIK,
tutaj nie przeklinaj, po prostu w sensie cudzysłowie nie przeklinaj, że pan Wolski zajmuje się dziećmi, bo to ubliża po prostu w ogóle jakimkolwiek zajmowaniu się dziećmi. W negatywnym świetle zajmuje się dziećmi. Pan Wolski, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto, Radomskie Towarzystwo Dobroczynności, właśnie ta Fundacja Media Evolution, która sięga po prostu samych szczytów telewizji polskiej i za granicę tak samo. I jest powiązanie ewidentne z panią Borowską, z panem Witkowskim. To są powiązania tutaj te po prostu na szczeblu nawet tym regionalnym, ale też sięgające do samych szczytów władzy, bo to wszystko jest powiązane. To jest za moim państwem. To jest moje państwo. To są wszystko moje państwa. Każdy może wejść i zobaczyć. Każdy może wejść to zobaczyć. To jest z dziwnymi fundacjami powiązane. Ja zawiadamiałem CBA, ponieważ pani Borowska nakręcała programy razem z panem Wolskim, z Radomiem w ogóle, po prostu na przykład Klinika Sukcesu, to w całej Polsce był program, gdzie były olbrzymie pieniądze unijne idące w miliony złotych, przyznane dotacji, który miał za zadanie pomagać likwidować bezrobocie, pomagać bezrobotnym. Ale co pomogło? No i składałem zawiadomienie do CBA, to CBA powinno wyjaśnić, bo to 2 lata temu zostało złożone i to zawiadomienie, nie dostałem żadnej odpowiedzi na to, co zostało zrobione w tym. Nie wiem, może CBA ciężko pracuje, choć wątpię. Ale tą sprawę będziemy poruszać. Ja tej sprawy nie odpuszczę. Panie Wolski, pan się wytłumaczy z każdej faktury, z wszystkiego, co robiliście. Ja panu nie odpuszczę. Umorzono sprawę przeciwko panu, przeciwko Borowskiej, za to, że mnie zniesławialiście po prostu w telewizji, za to, że zniszczyliście moje dziecko, że ukrywaliście przemoc wobec mojego dziecka, ewidentną. Ja panu tego nie odpuszczę i pan za to odpowie, panie Wolski. Obiecuję panu, że pan za to odpowie prawnie oczywiście. Żeby nie było tutaj jakichś innych po prostu. Prawnie pan za to odpowie i będzie pan ukarany przez polskie prawo. Jak będzie polskie prawo, będą wreszcie polskie sądy, bo to nie ma nic wspólnego w tej chwili z tym, co się dzieje. Tu jest wiele innych ciekawych nazwisk, ale do tego wrócimy jeszcze po prostu w innym programie, bo będzie poświęcony program tutaj działalności w ogóle tego wszystkiego. Tylko jeszcze tyle opowiem, że pan Wolski zasiada w tych samych stowarzyszeniach, gdzie zasiadają na przykład kuratorzy. Ten sam kurator zasiada w 4 stowarzyszeniach, pani Skomorowska na przykład, w TPD, jest w MOPS-ie, w zespole interdyscyplinarnym, którego pan Wolski jest szefem, tam są też policjanci. I później pan Wolski na przykład występuje w programie, w telewizji wielokrotnie występował, w mojej sprawie, gdzie mnie oczerniał, i on mówi, że wiele instytucji sprawdzało tą sprawę. W szczególności te instytucje, tak? gdzie jest członkiem ten sam lub inny kurator lub kierownik kuratorów, on w tych wszystkich instytucjach jeszcze i te instytucje sprawdzały siebie nawzajem. Czyli to jest ewidentna korupcja. Ewidentna korupcja. Już tu jest, panie Wolski, korupcja. I ja obiecuję panu, tu niedługo będzie sprawa też w sądzie, ciekawa bardzo, na co zapraszam też wszystkich jako widzów, 28 września o godzinie 10:30 w sądzie rejonowym. Będziemy z kamerą. Gdzie ja jestem oskarżonym w tej sprawie jako pomówienie policjantki, która tak prowadziła właśnie sprawę przemocy wobec mojego syna i później Czajt Alertu, że zobaczymy, kto tutaj popełnił przestępstwo jakiekolwiek. Czy ja mówiłem w ogóle nieprawdę i czy to w ogóle ja mówiłem? Zobaczymy to. Także spotkamy się, panie Wolski, na pewno z panem w sądzie jeszcze w najbliższym czasie tak samo. Ale nie o tym mieliśmy mówić. Mieliśmy mówić o Marcinie Roli. Do pana Marcina Roli. Czy uważasz, Mirek, że to, co mówię, czy Marcin Rola powinien być dalej takim opiniotwórczym medium, jakie w tej chwili rośnie w siłę bardzo w Realu 24, tak? Żeby po prostu urabiać opinię publiczną i przede wszystkim mózgi lasować młodym ludziom, którzy bezgranicznie wierzą Marcinowi Roli, chłopakowi z podwórka, tak? Takiemu tutaj mówi, kłaniam się nisko, tak? Wyreżyserowany. Tak. Tutaj miał niby internet, też było to zrobione po to, że mu zablokowali, niby był szum na całą Polskę, tak? Roli zablokowali internet i momentalnie z 30 tysięcy wyświetleń oglądalności do 300-400 tysięcy. Tak to się robi, tak działają, to jest działanie po prostu celowe, po prostu, żeby uwiarygodnić tego człowieka, tak? Fajny chłopak, chłopak od nas tutaj, tak? Chłopak, który się kłania wszystkim nisko, który mówi, jestem agentem takim, sam się kreuje, tak? Jestem przedstawiany jako agent. Co najważniejsze właśnie,
często gęsto jest tak, że my nie zwracamy na takie drobne szczegóły uwagi. Oni bardzo chętnie, szczególnie właśnie agenci, mówią o tym, że są agentami, po to tylko, aby siebie uwiarygodnić. A ludzie mówią, no skoro on powiedział, że jest agentem, no to jakżeż on może być tym agentem? Oni rzeczywiście nimi są. Poza tym, jeśli się dobrze ogląda w Realu 24, na przykład wczoraj podrzucili mi filmik, abym mógł sobie obejrzeć z wywiadem pana Rafała Orłowskiego. Tam był pan prowadzący, który cały czas mówił, i to wyraźnie, że jest nawet katoholikiem. Co znaczy, że jest to agentura watykańska. Czyli agentura okupanta. Dokładnie. Bo Watykan jest okupantem. Jak najbardziej. Po prostu poprzez swoją agendę tutaj po prostu różnego rodzaju. Co prawda pan Rola nie pokazuje się w ten sposób, tak? On stara się być taki troszeczkę bardziej neutralny, ale to wszystko to jest właśnie ta rola pana Roli. Ta rola to jest jakiś większy projekt po prostu, który kiedyś zostanie wykorzystany znów. Tak jak ludzie zaczęli wierzyć klubom Gazety Polskiej, Gazecie Polskiej, że to wszystko się organizuje tak oddolnie, tak? Wiesz, oddolnie nic nie było, bo jak człowiek chciał coś powiedzieć swojego, ja byłem na spotkaniach różnych z ludźmi związanymi z klubami Gazety Polskiej, z tym jak tak zwanym jeszcze z niezłomnymi, tak? I chciałem powiedzieć coś od siebie, natychmiast szef czegoś tam po prostu w tamtym momencie mi przerwał, tak? Jak ja chciałem mówić coś spontanicznie, coś do ludzi rzeczywiście, wyjść czymś do ludzi, zaproponować jakąś pomoc. Super. Zostałem po prostu natychmiast ucięty. Nie? Właśnie jeśli chodzi o Gazetę Polską, to ja mam znajomą w Holandii, która chciała zorganizować na terenie budynku, w którym znajduje się Gazeta Polska, konferencję dla Polaków. No i powiem ci, że powiedziano jej, że jest to konflikt interesów, przepraszam, jaki konflikt interesów, jeśli to ma być Gazeta Polska, tak? A to miało być zebranie właśnie ludzi, Polaków w gruncie rzeczy, miała być rozmowa na temat na przykład partii druga RP. I stał się konflikt interesów i pani, która bardzo starała się zorganizować właśnie takie spotkanie, no niestety została ponownie tam zablokowana, tak? W miejscu, gdzie summa summarum powinno być to w szczególności dla Polaków. Także no, wszystkie drogi nas prowadzą cały czas do jednego, że gdzie by się człowiek nie obejrzał, to jednak w tych mediach znajduje się bardzo wielka manipulacja światem, bo nie tylko samym Polakiem, tylko w ogóle światem, kreują sobie ten świat tak, jak im się to żadnie podoba. Pokazują nam tylko i wyłącznie to, co chcą nam pokazać, a nie tą rzeczywistość, nie tą prawdę, która powinna ujrzeć światło dzienne, i to z tym czas najwyższy zacząć robić porządek. Tak. Trzeba mówić prawdę, bo prawda w tym momencie nie musi walczyć, ale to kłamstwo, które jest szerzone, będzie się broniło. Ja jeszcze panią Borowską tu pokażę, panią Agnieszkę Borowską. Dlaczego? Dlatego, że pokazuje tą panią, no bo to pokazuje jasno, która jest teraz TVP Republika, a w Telewizji Polskiej była całe lata 2000, tak? Czyli rządy SLD, rządy PO, rządy PiSu, rządy PO ponownie. Tak? Nic jej nie przeszkodziło, żeby dostać się do Telewizji Republika, która jest niby patriotyczna, tak? Dokładnie. Oczywiście z TVP Republika powiązany jest też Marcin Rola w jakiś tam sposób, właśnie przez panią Borowską i w ogóle przez trend, jaki prezentuje po prostu w swoich programach, tak? Nawet podobna sceneria mniej więcej jest zrobiona, tak, zauważyłeś? Tak. I ludzie to łykają. Łykają. Wszyscy tutaj Marcina Rolę popierają. Państwo też łykacie? Państwo dalej? Państwo też dalej łykacie to? Pozostawmy to pytanie w takim razie i do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję ci, Mirek, za dzisiejsze spotkanie. Ja Państwa proszę o udostępnianie tego programu, o lajkowanie nam, po prostu zobaczymy, jak długo nasz program się utrzyma w ogóle, bo przypuszczam, że nasz program rzeczywiście może być zdjęty. Zobaczymy. Mimo wszystko będziemy dalej kręcili, dalej będziemy udostępniali. Jak nas zablokują tu, to otworzymy następne. Będzie wiele ciekawych tematów, ciekawych materiałów. Rozkręcamy się, a będzie fajnie, jak nam pomożecie. Dziękujemy, piszcie do nas, zgłaszajcie różne sprawy. Dzisiaj tu mieliśmy też mieć sprawę interwencyjną, będziemy interweniować w sprawie znów odebrania dzieci młodym rodzicom, fantastycznym rodzicom wręcz, przez Radomski Sąd. Ta sprawa też będzie poruszona będzie niebawem, po prostu czekamy po prostu na razie
Zbieramy materiały, czekamy na reakcje po prostu, bo no, dzieją się rzeczy niesamowite w tym państwie, tutaj też w Radomiu po prostu. I z tym trzeba będzie zrobić porządek. Jeszcze raz Ci, Mirek, dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.